Odwiedzający targi mieli również możliwość wzięcia udziału w różnych quizach i konkursach. Tutaj znów trafialiśmy głównie na niemieckojęzycznych wystawców, więc nie mieliśmy szans na wygraną, ze względu na barierę językową. Przeważnie po zakończonym quizie, kiedy organizatorzy zauważyli, że większość osób ich nie rozumie, a nagród trochę zostało, rzucali gadżety dla wszystkich. Coś, obok czego nie mogłem przejść obojętnie, był rower produkujący energię. Wiśnie zaraz odleci. Chciałem spróbować swoich sił w dwuminutowym sprincie po zimowej przerwie. Wiśnia jechał na rowerze, pojechał stówę, teraz nie czuje nóg. Przegrał. Jest na siódmym miejscu. Na 300 tysięcy uczestników. Wow. No. Sport to zdrowie. Jesteśmy w Mediolanie. Ale co to miało być? Nie w Mediolanie, tylko w tej... Na rowerze. Nie mogę ostrości złapać. Choć będziemy krzyczeć. Nie. Jesteśmy w Hanowerze. Ale głośniej. Wejście przed halą numer 23 w Hanowerze na Cebicie. Hala Intel Extreme Master. Mistrzostwa w LoL'a, StarCrafta, War of Tanks. I ogólnie jest mnóstwo typa, który chce wejść. Podczas tegorocznych targów miał miejsce finał siódmych Mistrzostw Świata Intel Extreme Masters. Najlepsi zawodnicy LoL i StarCrafta rywalizowali o nagrody o łącznej wartości ponad 250 tysięcy dolarów. Każdy z fanów mógł narysować plakat dla swojego ulubionego zawodnika. Oprócz finałów League of Legends i StarCraft odbył się turniej World of Tanks. Każdy chętny miał również możliwość spróbować swoich sił w różnych grach, a także przejechać się symulatorem Formuły 1. Oczywiście na przetestowanie czekała masa najnowszych gier praktycznie z każdego gatunku. Wyścigowe, strategiczne, przygodowe, RPG czy strzelanki. Targi elektroniki to nie tylko komputery. Praktycznie każdym nowym samochodem zarządza dziś komputer pokładowy. Stąd kilka aut w halach Cebitu. Wózki widłowe też mają wiele elektronicznych systemów wspomagania kierowcy. Zwykłe roboty już nikogo jednak nie dziwią. Właśnie jesteś na targach w Hanowerze, co o nich powiesz? Właśnie bardzo to... fajnie. Tylko trochę dużo trzeba chodzić i dużo ludzi, strasznie. Ale targi są piękne. Dużo lepsze niż w Polsce. W Polsce byłem na wielu targach komputerowych
nie ma porównań. O wiele lepiej. EZN to jest fajna szkoła, tak, poruszamy. No to tyle w temacie. Pozdrawiam. Wiśnia? Ja mam kryzys z pamięcią. Nic nie pamiętasz? Także, sorry pani kierownik, ale nie ma czym nagrywać.